Pora omówić jedynego austriackiego ekonomistę, który otrzymał nagrodę Nobla z ekonomii, czyli Fryderyka Augusta von Hayeka. Jak można by było zidentyfikować jego tożsamość? Myślę, że najbardziej reprezentatywny dla niego będzie esej Economics and Knowledge, czyli Wiedza i Ekonomia. To właśnie w nim Hayek zwraca uwagę na to, że to, co jest szczególne w ekonomii, to analizowanie tego, jak ludzie, podmioty rynkowe, które się w zasadzie między sobą nie znają, bo transakcje rynkowe są w dużym stopniu zdepersonalizowane, jak podmioty rynkowe przekazują i komunikują między sobą wiedzę. Tylko, że przy pojęciu wiedza, Hayek ma w głowie coś zdecydowanie bardziej pojemnego niż tylko i wyłącznie wiedzę, którą mamy zgromadzoną w książkach, taką, która jest zobiektywizowana. I tu z kolei jego drugi esej, Fakty w naukach społecznych, pokazuje pod jak wielkim wpływem e, Karla Mengera był i nie tylko też do pewnego stopnia Macha, można powiedzieć. W tym rozumieniu Hayeka nauk społecznych kryją się elementy subiektywne i właśnie elementy wiedzy. Czym się różnią nauki społeczne według Hayeka od nauk na przykład ścisłych? To przede wszystkim właśnie tym, że mamy zestaw zupełnie innych danych. W przypadku nauk ścisłych nasze dane są zobiektywizowane. Są zmaterializowane, są mierzalne, są również powtarzalne i są w dużym stopniu niezależne od woli człowieka. Są jak gdyby na zewnątrz i ich poznanie jest dużo bardziej uniwersalne. Natomiast w przypadku nauk społecznych mamy zawsze narzucony element subiektywny, element wartościowania i również element wiedzy, która także ma elementy subiektywne w sobie. To zresztą poprowadziło Hayeka. Ta dychotomia między naukami społecznymi a naukami ścisłymi poprowadziła go do uwypuklenia tego pojęcia scientyzmu, gdzie planista czy osoba analizująca tkankę społeczną stosuje narzędzia znane z nauk ścisłych do tego, żeby zaprojektować albo żeby przeanalizować to, jak funkcjonuje społeczeństwo. Hayek całe swoje życie praktycznie poświęcił krytyce tego podejścia. Że inżynieryjna analiza społeczeństw jest skazana na klęskę, i w gruncie rzeczy trzeba mieć podejście właśnie męgerowskie, takie, które analizuje kształtowanie się instytucji na zasadzie spontanicznej, w znaczeniu takim, nie że jest to jakieś przypadkowe czy chaotyczne, lecz że jest to rezultat takiej mimowolnej koordynacji niezależnie funkcjonujących podmiotów rynkowych. <laughs> Dla Hayeka punkt wyjścia do analizy ekonomicznej jest zupełnie inny niż w neoklasycyzmie. Jest takie pojęcie jak funkcja produkcji. Przy funkcjach produkcji mamy zestawione ze sobą czynniki produkcji, które skomponowane wspólnie powodują wytworzenie finalnego owocu produkcji jakiegoś dobra lub usługi. I w ujęciu neoklasycznym funkcjach produkcji mamy do czynienia z... Yy, Ograniczonym zasobem czynników produkcji, tak naprawdę, które w dodatku są łatwo matematyzowane. Na przykład mamy funkcję produkcji Kobada Glasa, gdzie mamy kapitał i pracę, i w sumie tyle, i one są mierzone w jakichś tam jednostkach, jeszcze do tego jakaś stała technologiczna, powiedzmy. I to jest coś, co jest łatwo operowane matematycznie. Hayek natomiast zwróciłby uwagę, że funkcje produkcji są bardziej skomplikowane. W tym znaczeniu, że może nie są matematycznie bardzo skomplikowane, ale są dużo bardziej faktycznie skomplikowane. Znaczy, jeśli byśmy chcieli przeanalizować funkcję produkcji stołu, to to nie jest jakaś prosta matematyczna funkcja od kapitału i od pracy, lecz jest to funkcja całej masy różnych czynników produkcji, które są względem siebie heterogeniczne. I to podejście do złożoności funkcji produkcji przez Hayeka. Pogłębiło tak naprawdę rozumienie heterogeniczności w austriackiej szkole ekonomii, dlatego że ta heterogeniczność jest nie tylko w sensie e, takim materialnym ujmowana czyli kilogram stali to nie to samo co kilogram żelaza, e, kilogram e, stołu to nie to samo co kilogram samochodu ale wręcz dodatkowo do tego dorzucił elementy wiedzy, o których mówiliśmy. To znaczy, Określony na przykład komputer, czy określony samochód w jednej fabryce, w jednym miejscu, to nie jest to samo, co ten sam materialny samochód w innej fabryce, w innym miejscu. Jedna drukarka tej firmy w danej firmie funkcjonuje tak, a w innej firmie funkcjonuje inaczej, i podmioty rynkowe posiadają wiedzę określonego czasu i miejsca. Która jest bardzo charakterystyczna dla tychże podmiotów, której łatwo nie da się transferować, której łatwo nie da się zobiektywizować. I to właśnie podkreśla subiektywny aspekt wiedzy, która jest komunikowana w procesie rynkowym. Ta właśnie wiedza określonego czasu i miejsca, jak zwraca uwagę Hayek, ona jest w jakimś sensie przekazywana. Jest ukrywana w procesie rynkowym, a konkretnie w procesie wyceny. I tutaj Hajek dorzucił swój e, autorski wkład w debatę kalkulacyjną, niezależny od Mizesa, mówiący o tym, że centralny, centralne właścicielstwo i centralne planowanie nie mogą dobrze funkcjonować, dlatego, że nie będą w stanie przekazywać informacji, które są generowane przez podmioty rynkowe i przekazywane przez podmioty rynkowe w ramach funkcjonowania systemu cenowego. Z tym się wiąże troszeczkę też sporu, czy, czy Hayekowi chodziło o to, że informacja jest ukryta jak gdyby w cenach, czy same ceny dostarczają kluczowych informacji już jako zobiektywizowane parametry. Jest o tym trochę dyskusji w literaturze. E, oprócz tego, e, bardzo istotnego wkładu właśnie w rozumienie mikroekonomiczne, e, funkcjonowania systemu cenowego, a także systemów konkurencji, bo, e, bo konsekwencje tych obserwacji dotyczących cen i natury wiedzy rodzą również istotne, E, e, swoje efekty dla rozumienia tego, jak przebiega konkurencja, że konkurencja nie jest stanem finalnym, że konkurencja jest procesem, w którym się kształtują różne parametry i nie można jej umować, tak jak ujmuje to podejście neoklasyczne. Tak więc, już poza tym kluczowym mikroekonomicznym wkładem, Hayek miał też również wkład w teorię makroekonomiczną, ale o, nim, e, o tym za chwilę. Oprócz tych dwóch rzeczy, jedna rzecz warta uwagi konkurencja walutowa. Hayek zwrócił uwagę na to, że. Konkurencja jest dobrym zjawiskiem i również jest dobrym zjawiskiem w aspekcie konkurencji walutowej. To znaczy, tak jak wierzymy w to, że konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa dostarczają wyższej jakości produktów i lepszych, tańszych produktów, tak samo powinniśmy zastosować to do produkcji pieniądza i do konkurencji walutowej w związku z tym Hayek otwierał się na perspektywę taką, że kiedyś podmioty rynkowe będą ze sobą produkować w dostarczaniu finalnego produktu w postaci pieniądza i że ten pieniądz, który jest generowany w takim otoczeniu rynkowym będzie zdecydowanie bardziej korzystny niż, niż ten pieniądz, który jest generowany przez zmonopolizowane banki centralne. A do tej konkluzji również doszedł w oparciu o swoje opracowania z zakresu teorii makroekonomii, za które otrzymał Nagrodę Nobla w 1974 roku, ale już o tych jego makroekonomicznych osiągnięciach powie inny Mateusz, dr Mateusz Benedyk. Jaki był wkład Fryderyka Augusta von Hayeka w teorię makroekonomii? Myślę, że były takie dwa obszary, które możemy wyraźnie wskazać jako dwa, które Hayek rozwinął. Pierwszy to jest teoria cyklu koniunkturalnego i częściowo powiedzmy historium kapitału, a drugi to teoria systemów monetarnych. Teoria cyklu koniunkturalnego w wykonaniu Hayeka jest oczywiście bardziej znana, jest to jedno z tych osiągnięć które wskazano przy przyznawaniu Hayekowi tak zwanego ekonomicznego Nobla. I Hayek rozwinął tutaj myśl Ludwiga von Misesa i w kilku esejach przedstawił swoją własną interpretację teorii cyklu koniunkturalnych, gdzie wskazał, że główną przyczyną tych cyklicznych właśnie fluktuacji jest to, że mamy taki system bankowy, który doprowadza do kreacji tak zwanych wymuszonych oszczędności, czyli że w systemie bankowym, kiedy banki udzielają kredytu, powstają pieniądze, pomimo tego, że wcześniej nikt nie zwiększył swoich oszczędności i to doprowadza do zaburzenia tak zwanej międzyokresowej koordynacji. To znaczy, że struktura konsumpcji w czasie, którą chcieliby Mieć konsumenci różni się od tego, do jakiej struktury konsumpcji w czasie, do, do, jakiego, do jakiej produkcji dóbr konsumpcyjnych w przyszłości yy, przystosowani są producenci. Te oczekiwania tych dwóch stron są rozbieżne, co powoduje, yy, że tak skonstruowana struktura produkcji nie może być stabilna i po początkowym inwestycyjnym boomie dochodzi niestety do kryzysów i jako że system bankowy po kryzysie znowu zaczyna działać i udzielać tych kredytów bez kreacji poprzednich oszczędności, ten schemat się powtarza. Drugi z tych obszarów, które wskazałem, to teoria systemów monetarnych i Kaj wskazał, że te właśnie zaburzenia pieniężne, które są związane z teorią cyklu, to nie są jedyne zaburzenia pieniężne, jakie możemy w gospodarce wyróżnić, ponieważ sam kształt systemu monetarnego, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym, może tworzyć dodatkowe zaburzenia pieniężne, które jeszcze bardziej nam zdezorganizują strukturę produkcji, i niejako nałożą się jeszcze na te cykliczne wahania i w latach 30 Hajek przyjechał do Genewy, do Instytutu Studiów Międzynarodowych, gdzie wykładał między innymi Mises i tam właśnie na zaproszenie tegoż Instytutu przedstawił cykl kilku wykładów o nacjonalizmie międzynarodowym i nacjonalizmie monetarnym i stabilności międzynarodowej, w którym sklasyfikował międzynarodowe systemy monetarne na takie trzy podstawowe grupy. System pieniądza homogenicznego to byłby taki system, w którym mielibyśmy do czynienia z bardzo jednorodnym pieniądzem, że na przykład tylko złote monety by funkcjonowały i nie byłoby żadnych żadnej nadbudowy nad tymi złotymi monetami wpasać na przykład depozytów bankowych, które mogą być właśnie kreowane bez wydobycia dodatkowego złota, lub też na przykład takim standardem mógłby być na przykład standard Bitcoina, jeśli dobrze rozumiem jego funkcjonowanie, i taki system monetarny generalnie nie, nie produkowałby żadnych pieniężnych zaburzeń, to jest jakby jedno z ważnych ustaleń Hayek'a. Drugi system monetarny, z którym mieliśmy do czynienia powiedzmy w okresie standardu złota to był system tak zwanej rezerwy narodowej. No i tutaj mieliśmy banki centralne, które niejako, że pieniądz był wymieniane na złoto, ale na bazie tego złota tworzyły własny pieniądz, tak, czy to jakiś fund, dolar, frank czy, czy, czy inny. Który jeszcze z kolei był nadbudowywany przez system bankowy danego kraju, więc jakby istniała pewna odwrócona piramida różnych substytutów pieniądza, ze złotem na samym dole jako ten najwęższy element i, i depozyty bankowe, które, którymi na co dzień, które na co dzień używają konsumenci jako ta najszersza część. No i był to system przez to niestabilny, że właśnie, że, że mała, mały ruch złota mógł powodować duże zmiany całej tej struktury. Odwróconej piramidy. Jakby ten system był poniekąd niestabilny, ale i tak wypadał relatywnie wspaniale w porównaniu do trzeciego systemu, czyli systemu właśnie nacjonalizmu monetarnego, który sprowadza się generalnie do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, czyli systemem płynnych kursów walutowych i zupełnej dowolności władz monetarnych w kreowaniu pieniądza, na własnym obszarze walutowym i Hayek pokazał, jak istnienie takiego systemu tworzy dodatkowe jeszcze zaburzenia monetarne i można powiedzieć, że nie poprzestał tutaj na teorii, ale właśnie wskazał kilka wskazówek tego, jak system monetarny powinien być zbudowany, żeby tych zaburzeń pieniężnych unikać i generalnie Jedną ważną częścią to byłoby właśnie przechodzenie właśnie do takiej homogenicznej waluty międzynarodowej. I to właśnie, czy, czy to byłoby jakieś ulepszenie standardu złota, za czym optował w latach 30., czy denacjonalizacja pieniądza i stworzenie zupełnie innego rodzaju pieniądza, za czym optował w latach 70., to byłyby właśnie kroki w tę stronę. A jednocześnie też wskazywał na to, jak przyjęcie pewnej konkretnej polityki pieniężnej może, gospodarkę stabilizować lub destabilizować i był sporym przeciwnikiem bardzo popularnych w latach 20. i 30. polityki stabilizowania finalnego poziomu cen konsumpcyjnych. Czyli jak dzisiaj mamy bezpośredni cel inflacyjny na poziomie powiedzmy 2,5% 2 przyjmowany przez banki centralne, tak w latach 20., na przykład w system rezerwy federalnej miał cel 0,0% końcowej inflacji i Hayek pokazał, że taki system dalej będzie tworzył zaburzenia pieniężne i że ta stabilność cen końcowych wcale nie gwarantuje stabilności całego systemu gospodarczego. Zamiast tego sugerował coś, co moglibyśmy nazwać maksymą indeksu cen, Czynników produkcji, mianowicie Hayek był za tym, że jeśli już jakaś polityka pieniężna ma istnieć, to bank centralny powinien stabilizować ceny surowców i pewnych podstawowych, najczęściej używanych produktów przemysłowych, właśnie dlatego, że zgodnie z jego teorią cyklu, kiedy kreowany jest nowy pieniądz, to on właśnie najszybciej będzie się odbijał na cenach właśnie tych czynników oddalonych w strukturze produkcji od konsumpcji, więc stabilizacja tych cen w przeciwieństwie do cen finalnych cen konsumpcyjnych dużo szybciej wykryłaby potencjalne zaburzenia cykliczne.